Dzień dobry. Już chyba godzina minęła od momentu, kiedy ktoś mnie nominował w tym wspaniałym challenge'u, a był to pan Jan z zespołu Odlew Poznań. To jest B klasa poznańska, bardzo mocna drużyna. No jak mnie nominował, no wszyscy tak jakoś taką niepewnością podchodzą do tego. Ja jestem przekonany, że jestem dobry. Ja jestem dobry, rap to nie jest dla mnie pierwszyzna. Co prawda nie bardzo wiem, jak muzykę sobie podłożyć, tak żeby równolegle z moim rymowaniem leciała, więc podłożę ją sobie w postprodukcji. A Fuzamana zaproszę do tego, żeby jakiś tam oryginalny bicik skomponował. No dobra, więc teraz niby, że się wczuwam. Jakiś tam bicik w tle i nominował mnie pan Odlew. W me oczy zajrzał strach, pomyślał pewnie jakiś siurek, nie wiedząc, że ja kocham ten hip-hop, moje życie to rap gra, a najbardziej z tego lubię. Prybda, prybda, prybda. I nie próbuj rap balasie nazywać mnie pozerem. Wiem, że weny to ja nie mam, ale może mam wenerę. A teraz jak u wszystkich, piłkarski follow-up. Ten cały wasz ter Stegen to mi kurwa z ręki jadł. Spadku w piłce nie ma, więc zaraz padam ja. Co on tutaj pierdoli? To profanacja, to dopiero jedenastka. Challenge będzie nieskończony, sorry. Kurwa, nie mam czasu. Koń musi być zwalony, ej. O Boże! Mówiłem, że nie pierwszyzna, nie? A tak się tym wszystkim podnieciłem, że aż zapomniałem o nominacjach, więc dogrywam nominację. Trzy osoby trzeba nominować, tak? Więc numer jeden to wagon trzeci, pociąg do futbolu. Wiem, że zapowiadałeś, że nigdy w żadnym challenge'u nie wystąpisz. No i co? Nawijaj. Nawijaj. Rap to dla ciebie też nie pierwszyzna. Osoba numer dwa to oczywiście prezes Bohdan Kwaśniak z LZS-u Chrząstawa. On na pewno świetnie zarymuje i chce to zrobić. A opcja numer 3, no to mój ulubiony wykonawca hip-hopowy Roman Kostrzewski. Roman! Liczę na siebie. Dziękuję za uwagę. No i wiadomo, co teraz macie zrobić. Macie wpłacać pieniądze na lekarzy. Tak? Jak się podobało. A zakładam, że wszystkim się podobało, nie?